francuskie konsorcjum. W każdym bądź razie po sytuacji z lat 90. dokumenty znikły, później zmieniła się cała sytuacja tutaj polityczna i nie bardzo tutaj było, można było w stanie dojść rzeczywiście, kto jest właścicielem terenu. Dzięki temu tereny te jeszcze do tej pory przetrwały w stanie naturalnym, natomiast no niestety z tego, co już gdzieś się tam pojawia dookoła tej plaży, zaczyna się pojawiać coraz większa niestety zabudowa, zresztą o tym się za chwileczkę tutaj również będzie można doskonale przekonać. Natomiast wcześniej tutaj w XIX wieku znajdowały się mokradła i wylęgarnia komarów, również malarycznych. Jeden król Czarnogóry, tutaj król Mikołaj I, o którym jeszcze będzie okazja tutaj parę słów powiedzieć, zarządził, żeby te tereny osuszyć, tudzież właśnie to uczyniono, uzyskując przepiękną właśnie zatokę. Podaje miejscowa legenda, mówi się o tym, że tutaj w XVIII wieku doszło do potężnego sztormu i u wybrzeży właśnie miasta Petrowac, tutaj jeżeli chodzi o te wyspy, rozbił się duży statek handlowy. Marynarze, którzy ocaleli, jako wotum tutaj wdzięczności wybudowali kościół. Natomiast, że miejsce, czy też wydarzenie miało miejsce w niedzielę, został on wezwany pod wezwanie właśnie Świętej Niedzieli. Natomiast Nedelia, jeżeli chodzi o język serbski, czarnogórski, czy też tutaj serbsko-chorwacki, Nedelia to jest zarówno niedziela w sensie dnia, jak i rozumiemy cały tydzień. Po serbsko tydzień to również Nedelia. Tutaj w zakręt w łuk właśnie będzie okazja to dokładnie zobaczyć tam stojące dźwigi i wbudowywany hotel, prawda, praktycznie wybrzeże teraz tutaj po lewej stronie i za chwileczkę za tymi krzaczkami tutaj będzie to jeszcze lepiej widoczne tutaj w tym momencie, jak przejedziemy przez mostek. Kolega Wiesław nawet zwolnił, żebyśmy zobaczyli tam na dole. To się buduje 40 lat. Czarnogórcy mają czas. Ja mówię i życzę swoim grupom zawsze, jak się rozstajemy, i zawsze podpowiadam, proszę Państwa, luz bałkański, piękna sprawa. My w Polsce niestety żyjemy troszeczkę, jak to się mówi, na przedwczoraj w takim pełnym biegu. Natomiast z tym luzem bałkańskim jak najbardziej można żyć ciężko, ale da się. Natomiast po lewej stronie monaster Ryży, widzicie, założony tutaj w 1228 roku przez pierwszego króla z panującej serbskiej dynastii Nemanjićów, kiedy Czarnogóra, obecne tereny, znajdowały się pod ich panowaniem. Mamy trzy cerkwie tutaj pod wezwaniem świętego Stefana, pod wezwaniem wszystkich świętych, z XVII wieku pod wezwaniem świętego Mikołaja. To ta cerkiew ma tutaj tą wieżyczkę, tą i po prawej stronie, proszę Państwa, w środku pożaru przetrwała stacja benzynowa, ale warto zwrócić uwagę po prawej stronie, jak ona jest tutaj obudowana betonami i tak dalej, także też pewne zabezpieczenie z jednej strony, natomiast z drugiej strony, jeżeli chodzi o akcje gaśnicze, to ratujemy tylko infrastrukturę, natomiast jak idzie pożar w te góry, to już się tam zostawia, żeby się wypaliło. Modę to tutaj też spędził Nowak Dziokowicz, tutaj również wyprawił swoje tutaj przyjęcie weselne. Jeżeli chodzi o świętego Stefana, do niego jeszcze za chwileczkę wrócimy. Natomiast całe nabrzeże tutaj do Budwy i to miało wtedy sens. Szeroka, prawda, plaża i tak dalej, a dzisiaj się to wszystko niestety zabudowywuje. I tutaj po lewej stronie też jakiś apartamentowiec za chwilę powstanie, tak jak ten tutaj powstał parę lat temu. I zupełnie to po prostu wszystko niestety inaczej wygląda tutaj ta rabunkowa, jakby to powiedzieć, ta urbanistyka nam to wszystko psuje. Natomiast po lewej stronie mijamy pierwszy w Czarnogórze hotel pięciogwiazdkowy, hotel Splendid, Taras Indigo, w ogóle grupa Splendid, że tak powiem, to wszystko
przejęła, natomiast co ciekawego, przybywali tutaj zespół The Rolling Stones, jak dawał koncert właśnie w Czarnogórze. Madonna, Angelina Jolie również miała tutaj okazję właśnie spędzać czas. I co ciekawego, jeżeli chodzi o tutaj plan filmowy, film z Jamesem Bondem, Casino Royale, to tutaj udostępniono również wnętrza tego hotelu jako sceny filmowe. Tutaj to też taka właśnie ciekawostka, tutaj grupa Tara, natomiast masy Czechów, Słowaków tutaj przejeżdża, jeżeli chodzi właśnie o tutaj tą część wybrzeża. Natomiast po prawej stronie tutaj widoczna taka serpentyna, to tamtędy właśnie droga prowadzi w kierunku Cetinie, historycznej stolicy Czarnogóry. To jest Montenegro Tura, ja o tym w drodze powrotnej tutaj też będę mieć okazję opowiedzieć. A po lewej stronie mamy hotel Harmonia i apartamenty tutaj, apartamentowce Dukielskie Ogrody, wybudowane przez Rosjan, ale w 10% wykorzystywane w tym momencie. I widok wspaniały tutaj na Stare Miasto, budowę, na Starówkę Budwańską. Natomiast proszę Państwa, tutaj na dole pod nami w tej chwili po lewej stronie ta część tutaj bez parasolem i tam dalej widoczna taka płaska kopuła budynku niczym namiot. To hotel Słowenska Plaża. Najpiękniejsza plaża okresu międzywojennego w 1934 roku na wystawie tutaj w Paryżu. Zorganizowano konkurs za najlepszą, najpiękniejszą plażę na świecie. Wśród wielu plaż zdjęć, bo tak to ten konkurs rozgrywano, trzeba było przysłać zdjęcia. Wybrano właśnie plażę tutaj nazwaną później Słowiańską, Słowenska Plaża. I to była taka, powiedzmy sobie, Copacabana, powiedzmy sobie, okresu międzywojennego. Natomiast można powiedzieć, że czarnogórskie wybrzeże dla Europy odkryli Czesi. Jak prowadzimy tutaj grupy słowackiej, powiemy Słowenska Plaża. Jezu, ja nim się...